Ja wszystkim się nie spodziewam, że będzie łagodniała polityka, przynajmniej w wymiarze oferty banków w zakresie kredytów długoterminowych. Ja myślę, że w kredytach mieszkaniowych będziemy obserwować dalsze spadki. Tak samo w kredytach długoterminowych dla przedsiębiorstw. W kredytach krótkoterminowych, no to trudno powiedzieć, jeśli chodzi o ludność, to no w ostatnich miesiącach się zaznaczył wyraźny odpływ kredytów do instytucji, do firm pożyczkowych, więc on może nadal trwać i wtedy być może kredytów będzie tyle samo konsumpcyjnych, natomiast udział w nich sektora bankowego, ściśle bankowego może być mniejszy. Komisja Nadzoru Finansowego sygnalizowała gotowość zmiany rekomendacji te. Jeśli ta zmiana nie będzie głęboka, to podejrzewam, że tak jak niegdyś z banków wypłynęła wymiana gotówki do kantorów, to być może te drobne kredyty także wypłyną poza sektor bankowy. To rodzi określone kłopoty, no ale banki to przeżyją. Jak mówię, obecnie nadrabiają wartością kredytów, a w końcu zarabia się nie na ilości, tylko na wartości. Taka sytuacja jest rzeczywiście możliwa, że rynek kredytu konsumpcyjnego wyjdzie z sektora bankowego? Znaczy to będzie pośrednio przez sektor bankowy, niekoniecznie polski finansowany w takim scenariuszu. To jest możliwe, znaczy pewnie nigdy do końca nie wyjdzie. Natomiast być może, że najwięksi gracze rynku consumer finance założą firmy pożyczkowe.